Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Łabiosolec, a ja witam was w kolejnym vlogu z GoPro na głowie. Miał być oczami rolnika, ale mam nadzieję, że uda nam się coś nagrać. Najwyżej dużo nie pogadamy, jak widzicie dzisiaj akcja kukurydza. Oczywiście jest ze mną Marcel. Cześć, dzień dobry. Za kółeczkiem, jak już znanego ostatnio Kejsa Farmala. Jak sami widzicie, no gołębiescy już przyjechali do nas. Właśnie przed chwilą pierwszy rzutnik przyjechał, teraz już mamy drugi. Będzie już co ugniatać. Dzisiaj relacja taka chyba bardziej z pryzmy. Zależy jak długo będzie na tamtym polu wchodziło. Bo jak nie, to tu jeszcze nagramy. Jak widzicie, mamy od razu obok pryzmy następną kukurydzę. Tylko dzisiaj mi się niestety, ale spieszy. I mam jeszcze z pół godziny, także zobaczymy, czy uda mi się nagrać, czy też nie. Na razie widać, że sypie. No i tak. Bo... Wjechali przed chwilą, a już drugi. No praktycznie nie wiem, ze 4 przejazdy, 5 na polu, które ma ile? Ze 300 metrów długości? Nie. No ma ze 100. Nie no, bez przesady. 150 max. Dobra, niech ci będzie. Serio, to nie, to się wydaje, że jest długie, ale nie jest długie. Aha. Tam jest drugi i tam jest rów i tam dalej jest drugie pole dopiero. No, czekaj, ci kamerę tam bardziej w dół. Teraz będzie kręcił kierownicą. Mniej więcej sprawnie im to idzie. Niestety nam wszystko było umówione na godzinę 9, ale wiecie sami jak to jest z kiszonką i mamy godzinę pierwszą i dopiero zaczynamy. Tak. Miałem od rana mieć to już nagrane, ale no niestety wyszło jak wyszło, posiedzieliśmy sobie jedynie bezczynnie. No na Kejsy będą dawały radę. Robota fajna na pryzmie. I ten zapach. No, ty masz troszkę mniej roboty niż tata. Ale popieprzają z tymi zestawami, powiem wam. Robota idzie im fajnie. Dzisiaj to praktycznie no, w naszej okolicy pierwsze zaczęcie kiszonki. No wcześniej zaczęły inne zestawy, których jeszcze wcześniej nie nagrywałem, dlatego też się tam nie wypuszczałem. Bo troszkę daleko mieli do wożenia. A gołębiescy, gołębiescy. No co, na pewno Piotrek sieczkarni się nie zmienił, jedynie chłopacy się zmienili z ciągników. Jeszcze ich wcześniej dotąd nie widziałem tutaj. No lustereczka na styczku. To chyba aż jest ten. A może, a nie, trzeba je wiesz, ściągnąć, co? Nie, jedno weź. Odkręcić i przynotem. Czy... Nie odkręcić, po prostu je zamknąć. A. I zaraz to zrobimy. Chociaż to. No tak, to tak, jest, tak, to jest wsunięte. A tamto jest wysunięte, żeby zawsze było. Po tej drugiej, kurwa jakie, po tej drugiej jest... Ale i wyrwał krzywo! Taki zagubiony, nie wie co robić. Kto? On mógł tędy przejechać. Nie, on chce po prymie przejechać. A po co? Bo oni tak często robią. No mogłem ci w zamian wygnieść, no mówiłem, patrz. Bo oni tak zawsze robią. No dobra. No ty, no wiesz, to jest... To jest ciężar dopiero. To jest ciężar, nie? I on i tak jedzie, no to zawsze przy okazji, no u nas sąsiad nie miał zestawu jedzącego, bo tak padli, wiesz, na szybkiego, nie? Za flaszkę. Za flaszkę, to... I człowieku ognietli mu tym raz dwa moment. Nie wiem, czy widziałeś to ujęcie kiedyś. Żeby... No, od razu przyczep nie odpinali, wjeżdżał jeden. Wiem. No ja pierdziele, 10 minut nie trwała pryzma tak, żeby praktycznie taki ciągiem nie ugniotł. Później tylko popoprawiał i... Badaj. Tatuś! Tatuś! Och, trochę się... Powiem ci, że jeszcze mogła być trochę temu. Dłuższa, ale to ma być malutka pryzma. Bo gdzie wy później nas tam będziecie zobaczyć? Tu, tutaj obok, stanie. No. Tylko, że wiesz, to pole z tyłu będzie ścięte, no. To będziemy mogli dalej jechać. No my dzisiaj co my będziemy mieli? Tam jest 1,5? Nie. Nie, tam jest hektar. Nie wiem. To wygląda jak 1,5, no to jakiś ten, no to liczmy. Z ile cię? Ze 4 będzie cięte? No, coś koło. Około 4 hektarów, no to... No myślę, że pryzma będzie, bo... No już widać ty, już no mamy, dwa rozrzutniki są. Dwa rozrzutniki, no myślę, że z tamtego jeszcze po dwa przywiozą. Z tego jednego pola, o, bo tam... Krzysiu jedzie, tak? No. Krzysiu jedzie. Krzychu! No, tu ugniecone dobrze. Zawsze jeździły dwa Kejsy JX, jak pamiętacie z filmiku. Dobra, jedynką. Ja i tak dwójką jeździłem. Doświadczony bardziej na to. Zawsze jak pamiętacie właśnie były dwa Kejsy JX. Krzychu z całą brygadą, kurę. Nie, w sklepie pewnie był. Całą brygaderę. I ten. No ale w tym roku jak się martwi już drugiego Kejsa, więc... Nie rozumiem, dobra. Ile
opinię tam masz na temat ciągników z tyłu? Ona. Chyba jest. Samoróbka? No. Tak jak ona tutaj kartę robi. Samoróbka z blachy, beton zalany i... No tak jak gdzieś u Damiana, nie? No, ale u, ale u Damiana jest sam beton, lity. A tu jest oblany blachą, nie? Jestem. No, a w tamtym roku, pamiętam, taka wysokawa pryzma była, on z turem i tak właśnie po boku jechał. No. Kurwa, jak go przechyliło. No, zawsze wiesz, krótko. Taki odpowiednik dobrego obciążnika. Jeszcze prawdopodobnie jak będziemy ciąć tą następną pryzmę, o Jezu, pryzmę, następną kiszonkę, to Marceli będzie musiał swój zestaw prawdopodobnie podpiąć. No. A widzicie, tam już orzutnik Exoid, tylko akurat jest aktualnie po oborniku. Chyba trójkę mu wrzucę, bo coś mu nie pasi. A dobrze pociął siarkowo, nie wiem, nawet nie patrzyłem. No nawet powiem ci, jest całkiem naprawdę dobrze zsieczony. No powinien zaraz zestaw być. No. Już chwila minęła. Chyba, że jednak będzie pakował go na jeden. Bo te chyba nie były pełne nawet, ci powiem. No mi się wiesz, jak mu tam mało zostało, to on go tam... takiego fest zrobi. No. Bam, 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 bam. No ciekawe, ile tu wyjdzie. Nie no, trochę będzie. No jakby z hektara oddało po 4 rozrzutniki. To już coś. To 40 ton. Ona jest niewysoka, no 2 metry jak ma. W najlepszym miejscu ma 2 metry. No więc, no mówię, tam widziałem ostatnio ktoś robił sobie wyliczenie, nie wiem na jakiej tam zasadzie, no chyba tam na 15 cm miał dany odcinek jakiegoś trzona w kukurydzy i tam kilka tak, no i jakoś, nie wiem, gdzieś na jakiejś to stronie widziałem. Wyszło mu 85 ton masy kiszonki z kukurydzy na hektar, także no to jest moim zdaniem dużo, bo w tamtym roku uzyskał... A tym bardziej, że kukurydza jest bardzo lekka. No, uzyskać naprawdę w tamtym roku 30-40 ton to był świat. Na tym roku 85, ale no wiecie, niektórzy mają kukurydzę po 3,5-4 metrów, a u nas zależy u kogo. I zależy jak opadało, bo u nas różnica 5 km w pogodzie robi naprawdę dużo. Bo tu potrafi nieźle zlać, a u mnie nawet kropla nie spadnie. Albo na odwrót. No dokładnie. No u nas już przez dobre 4 dni nic. Ale ostatnio był jeden dzień, to lało cały, nie? To tak, to wtedy to chyba nawet wszędzie, w całej no, Polsce. No to powiem ci, że ja na drugi dzień gronowałem, to... Słyszałem, oglądałem. To ległeś? Ległem troszeczkę. A w jednym momencie, nie, bo akurat było po tym... po dorywce wjechane. Oj. Szybko obok. Za dużo no, gazu. Dobrze, coś długo, coś dziwnie, bo... Nie wiem. A może już przejeżdżałem na drugie pole? Ty, no dziwne to by było. Nie, no, nie bo tam jest rów, tam jest rów. Aha. Nie no, wie, no ten kombajnista wie, bo on tam już nie raz ściął. No da, piątek zawsze już, tak. Co macie w tych samych miejscach kukurydzę? Tam akurat z tyłu jest praktycznie co roku i tu z przodu. Znaczy z przodu, no. Nie, no, nie ma tak blisko domu, nie? Żeby właśnie dokładnie. Z transportem schodziło to wszystkim, nie? Jak najmniej czasu, żeby schodziło, bo... Bo jednak to troszeczkę takie usługi kosztują u nas. Ile oni 950 zł na godzinę, nie? Wiecie, inaczej by było od hektara, ale to by było dla nich nieopłacalne z racji no, tego, że niektórzy mają po 5 km, po 6 to do wożenia, są... to dajcie sobie spokój. Czasami to on z 5 minut jedzie w jedną stronę. Jak takie, nie, co ja mówię? Dobrze mówię? Jak co? Nie, bo oni 40 na godzinę zapierdzielają, 5 km, to masz ile? Nie umiem, ja się na ten czas. Ja też się na tym nie znam. Nie byłem na ekonomii. Niech ktoś wyliczy, o. Nie będę teraz się z głupiego z siebie robił. Tak. Jo, jedzie. Mamy dwa pędy, oczywiście, jak to co roku bywa.
dwa pędy, jeden jest... Vario 825. I też jest Vario. Czy Favorit? Nie, tam Favoritka nie była chyba, też Vario. Ale ten jest o wiele mniejszy chyba, mi się wydaje, od tamtego. Teraz jest ten starszy, nie? No, ten starszy. Ty wiesz co, oni chyba nowy zaczęli. Zobacz ile ma na masce. A to był ten, co zaczynał, więc może... A nie wiem, czy jak on tu już jechał, to nie spadł mu. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ile macie balotów słomy? A z 800 będzie. Jeszcze trochę by się przydało pewnie, co? No jeszcze może z 50 będzie. Może. Wszystko zależy. Ty, jeden i drugi jest chyba taki sam, tylko tamto jest nowszy. Czekaj, no zaraz. Nie, ten jest 700 coś chyba. A no to tamten jest 800 coś, tak? 800 tamten był, czy 900? Nie, 800 na pewno, bo 900 to już jest, To już są duże. Jadą świry, jadą. No tu po raz, dwa, cztery, sześć. Po sześciu rozwodnikach już będzie dość ciekawie z pryzmą. Oj, no. A po tym, jak to rozbijecie? Czekaliśmy i czekaliśmy na nich. Dajcie spokój. Od 9 przeciągnęło nam się do 13 aż. Pudo nawet. Nawet pudo. Mówię, dzisiaj liczyłem, że no będę miał nagrany film, będę miał nagranego vloga. No niestety wyszło jak wyszło, ale czasu dzisiaj dużo nie mam. Mam jeszcze kilka ważnych spraw do załatwienia na mieście i muszę niestety zbijać. A już później wieczorem też, o kurde ty, ja o 16.30 odbierałem za tempę. Zobacz, którego dnia muszę się do miasta znaleźć, wrócić i przyjechać. Ty to ty. 14. No, no zaraz padam, no. No to zaraz padam. Akurat skończymy sobie prawdopodobnie tego vloga, a z Piotkiem przejedziemy się... Następnym razem. Następnym razem. A rzucił na jego te kiszonki. Tak dzisiaj, powiem wam, pogoda dopisuje naprawdę końcówka wakacji. A mamy dosłownie końcówkę. Temperaturę mamy tam powyżej 30. Dobrze, dzisiaj wiaterek jest. To ta temperatura nie jest aż tak bardzo odczuwalna. Vario, ale to jest 716? Dobrze, ja tam zobaczyłem? Nie, bo to tura ma ten. Nie, ale naprawdę forsznitki to robią robotę co roku. Ale bardzo dobre te rozrzutniki i mało psujące się. No. No mówię, to jest taki no i do obornika i do kiszonki, nie? Tak jak u nich przypadku. To jest 716, tak? Tak, no, tak. Tak, 716. Czy on będzie wjeżdżał, czy on... Myślę, że nie, bo zajęty. Nie, on chyba nie. Przycisk tylko jeden i nagle bieg... trzy razy szybszy. To jak byliśmy, pamiętam, w tamtym roku jeździliśmy, to on tylko... Czekaj, nie wiem, wjeżdża? Nie. Nie. To on tylko wieś, dotykał, nie... Wiecie, w krzesło tam gniata tylko co chwilę, nie? Kurde, ja takim bym porobił, a jaś. Z chęcią bym wszedł do tego Pumy, co u Brączka był na testach. A, do no. Do 200, o jaś. Fajna, fajna. A żeby rolnicom się lepiej opłacało, to... No, no, pewno. No wie. Jep. Nie wiem, czy tego tata nie rozciągnie do tyłu turem. Nie wiem, no, co on tu kombinuje. To co? Było ile? Z 13 hektarów? 16. To ładnie. A miało być jeszcze więcej? Na no, poprzedniej kiszonki starczyło wam, czy nie? Co ty? Kiedy się skończyła? Dawno? O jest! 3 miesiące temu? O kurde. Nie no, w tamtym roku było zdecydowanie za mało. No no wiadomo, nie? Nie wiedział jaki rok. Ale i mało zasiane mieliśmy. No to jedno i drugie się pokryło. No dokładnie. Bo 2 lata temu znowu tak ładnie sypła, nie? Tak? To no, było wtedy? No to był wtedy okres, gdzie wszyscy się rzucili na kukurydzę. Na kukurydzę. I była mała cena, bo było dużo towaru. A my mówimy, co tam, będziemy siać dużo, jak ładnie znów może sypnie. No i tak, ładnie sypła. Nie, teraz... No i w tym roku znowu coś tam ładnie sypła. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze nie wszystko wypuszczone, ale jak na razie to taki słaby kawałek, był średni. Ta, to jeden z gorszych, powiedzmy. Więc no, zobaczymy, chyba że już przejechaj na drugie pole, to troszeczkę... No teraz już pewnie będzie.
A tam jeszcze jest lepsza, bo tam jest niżej. To wilgoć. Wilgoć i tam jest chyba bardziej glinka, więc tam była o wiele lepsza, mi się wydaje. Was kurwa trasa jak koli Henia. Co chwilę to jedzie. Co chwilę motoły. Tamten na koło chyba chciałem wyjąć, bo tak szarpał go. Motoły jakieś. Samochody jeżdżą. Wycieczki jak do Lichenia normalnie. I faktycznie powiem ci jeszcze jeden rozrównik i już będzie wysoko. No bo szeroka nie jest. O, pieseł. Szarik? Nie. Szarik? A mieliśmy szarika. Wiem gdzie. Chyba każdy miał psa o nazwie, o bawieniu się szarik. Idziesz na glebę czy nie? Gleba! Kurde, tak tyłem się ciężko ubija. Czemu? Masakra, nie wiem. Mi się ciężko na przykład tyłem ubija. Wolę przodem cokolwiek robić. No bo wiesz, że rytma jest tu sypka, tu lekko gdzieś skręcisz, to o wiele inaczej niż na twardym podłożu. No to nie ma się co dziwić, ale nie, nie tyle jest. Chcę coś wlaczyć w pizdeczka. A ten ma jeszcze to... Nie, no to w połowie byśmy się mylili. Dobra, nie, jedzie. Jak już jedzie, to... Nie jedzie, bo ciachnął. Tak? Machał? Machał. Nie wie? Nie. No, myślałem, że widziałeś. I teraz małeś. Ktoś tu skutałem przyjechał. A! Pan Next. Next do koszenia kukurydzy. To jest. Jak wiecie, po dublisty trzeba iść, czarna lista jest gdzie dzisiaj. Trzeba to skończyć. I tak nie skończą, bo taki przesuw... Ile? 4 godziny? No, 4 godziny. Nie no, muszą. Muszą po prostu dłużej będą chcieli, nie? Trudno. Ja pierdzielę. To jest mordownia. Chyba aż napęd włączę, żeby on nie rył tak. Nie, bo jak wiesz, cofam szybko czy coś, to wtedy przebuksuję, a to przebuksowane już się tak nie dogniecie i wtedy w tym miejscu się już psuje. Od razu pleźń, szary nalot. dzika. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ja też. Taki w sumie vlog z dupy. Jo, z dupy jak to ostatnio bywało. Jednak dzisiaj bardziej oczekiwałem Rolika, no bo nie było już ten kompletny czas zanim teraz bym poszedł jeszcze do Piotrka. To i tak za dużo się nie pogadaj, bo tam mały kawałek jest i wiecie, musi się bardziej skupić na... Koszeniu, bo tam malutkie pole. A teraz jakbym miał z nim jeździć, to... Za dużo bym nie nagrał. Nie no, gnieś, ładnie gniecie. Na dwa kejsy. Cięższy ten jest od tamtego? Chyba tak, oj tak. Aczkolwiek ty, ten tur w cholerę waży. No i ma obciążnik, nie? No ale obciążnik to tam swoją drogą. Ale mi się wydaje, że tak na równi są. Jak ten maska się podoba? No, maska w nim to kurwa wygląda jak tym czystokonnym, nie? Szeroka. Krótka, tak fajnie, znaczy tak ją widać jako krótka, nie? Bo tym naprawdę to jest długa, patrząc normalnie. Tak, z oczu z rolnika, to znaczy fajnie, z kierowcy. Fajnie jest ścięta. Ale ja uwielbiam zawsze zapach albo ściętej trawy świeżej. Nie, wiesz, że albo... są najlepsze, pierwsze. Następne to już to nie jest taki ładny zapach. Ale pierwszy zawsze kiszonka czy siano kosy. No. Taki piękny zapach. Albo żniwa. No mówię, zawsze pierwsze najlepsze. W sumie wszystko co pierwsze jest zawsze, czy tam jesz, czy wąchasz, to takie wow, ale tu fajnie. No, gdzie jest następny? Nie, pewnie przejechali na to następne kolejne. Proszę podjeżdżać. To będzie tamten, co tak widać, nie? To jest sąsiada. Nie, tam sąsiada jest. Halo, halo, Mietku? Halo, Franku, jak go słychać? A myśleliśmy z tatą z CB założyć, do jednego i drugiego. Mówi, że za... O, jest następny. Mówi, że za 100 używki nawet kupić. Zajebiste sprawy. Łopie. Po co to ja mam tym bardziej, że wiecie, macie niedaleko siebie, to by was ściągało jak nic tu. Zakłóceń żadnych, bo tu mało kto używa. No nikt nie używa. Do głównej drogi masz no, dobre 5 km, 4. Więcej. Ja mam do szkoły 5, a tam jeszcze od szkoły jest 3.
albo dwa. O kurde. To w, dobra, w sumie nie będę wierzył już. I ten mi się wydaje przyjedzie, bo ten przyjeżdżał ostatnio. Wiesz, większość z nich ma takich włóczonych, że jak jadą, to jadą. Nie, bo oni premię dostałem jak rolnik zadowolony. Serio. Jo? No. Jak rolnik powie, że zadowolenie, czy coś, to oni, wiesz, większą premię chyba dostaną. A co im to zrobi, że sobie przyjadą? Nie? No ich to nic nie kosztuje. A rolnik, jest, przyjechali. Troszkę dbaży cały zestaw, nie? Zobacz, jakie one lacze mają szerokie. On bierze na raz tyle, co ja na dwa. Ugniecenia. O, w takim zestawie? Nie, co nie, oni co rok chyba marują te forsznitki. Zawsze jak no ja jak pamiętam, to mają ten niebieski właśnie forsznit. I zielone w tamtym roku były. Tak? Ale forsznity. No tak, forsznity tak, ale mówię, to co roku są... Tak kolorystycznie dość ładnie wyglądają, więc no... Po sezonie raczej są przy tyle. Jakie wiry się robią? Kurde, tak tu... Bo jest no, ciepło i zimny wiatr wieje. No, tylko dlatego ja takie... wiesz, tu nie masz budynku, bo to wieje od tej strony, od pola. Co, wjedziemy sobie jeszcze w jedną tu stronę przez pryzmę i ja spadam. Niestety brak czasu. Ugadamy się potem. No. Potem będzie więcej, bo z pół dnia tu będą cieli. No, ja sobie film akurat zdążę nagrać. Lepiej jak pół dnia. To jednak ponad 10 hektarów to... No i ładniejsze kukurydzy. Ale nie, w sumie tam pół dnia nie będą cieli, bo tam jest kawał w jedną stronę z 800 metrów. To tam raz dwa pójdzie. No, tam powiem ci, że na długościowo to będzie jeden zestaw. Mam nadzieję, że będzie prędzej. Te dwa. Coś wolno ten mowy, tamty bardziej wyrzuca szybciej, nie? No. Szybsze obroty wałka tam chyba ma. No zobacz, ten źle jeszcze ma na krypie, patrz. No tak. Pod końcówką. Może tamten ma przełożnik na 1000, a ten no ma na... On nie dość, że tamten szybciej jedzie, to i szybciej wysypuje, nie? Zobacz. A tamten ma na... ten no ma... jak znaczy... to woli? Nie, tamten może mieć na 1000 obroty wałka, nie? A ten może mieć na ile jest tu? 750 chyba potem jest po 1000, przed 1000. Jak są na dwa, to jest 500 coś? I 1000 coś. No tak, a albo jest 500 i 700 coś chyba mi się wydaje. Nie, raczej tak jest jaka tysiączka będzie. Zależy, no to... Jak to chce, no, nie, ale różnie. Raczej mam tysiączkę. To nie wiem, czy on ma tak... I to jest 820 wali, o. Tamten był 716. Nie, wiem, miał na kucach. Ze 120? No co ty? Więcej? 160 będzie miał jak nic. To te stare... Nie wiem, ale te fendy w ogóle małe się wydają podług swoich koni. Jeżeli porównaj tego miał... case'a, bo kuźwa, rabat to ten, podobny do Krzyśka, co Krzysiek ma 130 no, maksuma. No to Krzysiek jakby stanął przy tym, to prawdopodobnie by były na równi, ale ten będzie miał większą na pewno moc. Pamiętasz faworytki, jak jeździły 2 lata temu jeszcze u nas? Może od 2 lat. Faworytki to te ścięte stare modele przody miały. A, co te, takie. Co te, no? No, no to tamte miały po 160 płucy. O kurde. Tamte, no to te mają jak... Te podwóz... Nie wiem, nie chcę mówić, bo za... Nie, no z 200 ale... myślę nie będzie. Czekaj, trzeba by zobaczyć. Zobaczymy, a będzie cofał? Jo, weź tu. Przejedź. Tak, dobra, pojadę na wprostkę i tam usiadę. A, on po tym przejechał, ale że tam stoi. Dobra, jedź na prawo. A! Chodu! Można spalić sprzęgło 5000 obrotów. Tatko, słuchaj, jak turbina mu się włącza. Ten gwizd. Kurwa, jak kocham to, no. Znaczy, kurde. Znaczy, no. Dobra, to co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak jak mówiliśmy, to by taki z dupy relacja. Pryzmy. Także co, już niebawem widzimy się w kolejnych vlogach z Kiszonki, bo chyba no na razie nic nie mam więcej nagranego, także na razie będziemy vlogi ciorać z Kiszonki. Także co, dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego vloga, na razie trzymajcie się, cześć! Siemano!